Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji. Finish odżywi Twój organizm, wzmocni układ odpornościowy i wspomoże budowę masy mięśniowej. Podkręć tempo regeneracji. Finish przywróci Cię do życia. Finish należy do Ciebie. No, możecie. Cześć, 13. Mistrzostwa Polski Brazylijskiego Jiu-Jitsu, czyli święto w naszym kraju i mam ogromną przyjemność przeprowadzić wywiad z Maciejem Linkę. Cześć. Witam wszystkich. Powiedz mi, co tutaj robisz? Startujesz, czy tylko zajmujesz się jako trener? Nie, przyjechałem ze swoimi zawodnikami, i żeby tutaj mieć na nich oko i oczywiście kibicować zawodnikom z naszych filii Gold Team. Powiedz mi, bo wiemy, że startujesz bardzo dużo w Europie i na Mistrzostwach Europy, w których zdobywałeś pierwsze, drugie miejsca w ostatnich latach, czy też w Rzymie. Czy planujesz też wrócić do startów jakby częstszych w Polsce, czy tylko skupiasz się na rywalizacji europejskiej? Nie, raczej w Polsce to będą sporadyczne starty, skupiam się na rywalizacji zagranicznej i to też tak raz, dwa razy w roku. A ostatnio startowałeś na Panamsach, gdzie udało Ci się zdobyć drugi medal, srebrny medal. Może Ty powiesz o walkach i przygotowaniach? Znaczy tak naprawdę od Lizbony w zeszłym roku już wiedziałem, że będę startował na tych Panamsach i wcześniej w Rzymie na Mistrzostwach Europy, dlatego jak tylko zakończyła się rywalizacja w Lizbonie, zacząłem treningi bez kimon, bo to zdecydowanie jest moja słabsza strona, jeżeli chodzi o rywalizację grapplingową i przygotowałem się tak samo jak do każdych zawodów, po prostu ciężki trening. Jeżeli chodzi o same walki, dwóch pierwszych przeciwników poddałem dosyć szybko przed czasem, a finał ciągnąłem przeciwnika w gardę, troszeczkę się kuraliśmy na dole, ale on dosyć defensywnie próbował wybronić moich sweepów. Gdzieś tam po drodze straciłem adwantaże, przechodząc z gardy do półgardy cały czas w dwie strony i musiałem się otworzyć, na końcu straciłem jeszcze dwa adwantaże, też właśnie przy próbie sweepa i tyle. No też przypominam, że walczyłeś z Adrianem Silvą, to jest naprawdę dość duże nazwisko, jeśli chodzi o Barbosy i w Brazylii utytułowany, a cały czas aktywny. A powiedz mi, czy, nie wiem, jakieś starty MMA? Nie. MMA raczej nie, chyba żeby się pojawiła jakaś ciekawa propozycja zagraniczna, typu Japonia, to mogę jechać za bilety, powalczyć, żeby zmienić, ale raczej w oktagonie też już mnie nie zobaczycie. Czyli skupiasz się tylko na brazylijskim. A powiedz mi, jaki masz stosunek odnośnie dwóch organizacji, World Pro, czyli UAJJF i IBJJF, odnośnie ich jakby niekompatybilnych polityk, bo dość dużo jest różnic. Takie różnice muszą występować, żeby przyciągnąć do siebie ludzi i też jakby jeżeli już mają swoich, nazwijmy to klientów, bo to też na tym polega, żebyśmy płacili wpisowe, to jeżeli już mają tych klientów, to muszą ich przytrzymać przy sobie, tak? Więc wiadomo, jeżeli ktoś już do jednej organizacji jakoś tam przywyknie, no to wtedy będzie się jej trzymał. No. A w drugą stronę rywalizacja takich organizacji tylko wpływa korzystnie dla nas, dla zawodników, bo muszą się postarać o to, byśmy chcieli do nich przyjeżdżać. Tak, muszą być atrakcyjne dla nas. A jak oceniasz na przestrzeni lat rozwój największej polskiej afiliacji, czyli Gold Teamu w Polsce? Bo jest bodajże więcej Gold Teamów niż w reszcie świata, nie wiem, w Brazylii się sytuacja ma. Mieliśmy takie szczęście tutaj, że tak naprawdę trafiliśmy z bratem na okres, w którym tak to brazylijskie jiu-jitsu u nas się urodziło i tak naprawdę i było nam łatwiej, i było dla nas ciekawiej, bo to wszystko było nowe, więc jak ocenisz? No ja jestem bardzo szczęśliwy, bo właśnie rozmawiałem z chłopakami w ogóle o sytuacji, jaka teraz jest u nas w kraju, więc jestem na maksa szczęśliwy, że tam w wieku lat 20, gdzie nie miałem żadnych planów na swoje życie, to życie samo mi przyniosło taką mega świetną przygodę. Świetna podróż. No i też chciałbym spytać o nowy projekt, czyli stand-up. Wiem, że zacząłeś w tym działać, może coś więcej? Tak, wraz z moimi przyjaciółmi Michałem Pałupskim i Jakubem Ćwiekiem, komikiem i pisarzem, wpadliśmy na pomysł, by właśnie spróbować swoich sił na scenie stand-upowej. Wynika to z tego, że każdy z nas tak naprawdę pochodzi z różnych światów i chcemy to pokazać publiczności, więc to też nie jest taki typowy stand-up, jaki znacie z YouTube'a. Może bardziej idziemy w kierunku amerykańskiej wersji, żeby nie tylko rozśmieszyć, ale też przekazać coś publiczności, dlatego... Różnorodny jest przekazem. Zapraszam, w najbliższym czasie będziemy występowali 21 w Warszawie, 23 Olsztyn i w przyszłym miesiącu Lublin, Legnica, Piotrków Trybunalski i mój Szczecin. A jak się nazywa ta grupa? Brothels. To zapraszamy.
do polajkowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szukasz zdrowej, a jednocześnie sycącej przekąski? Masło orzechowe to twoja odpowiedź. Real Farm wyprodukowało je aż w 11 wariantach. Między innymi smooth, migdałowe, crunchy, solą himalajską, z nerkowców, z WPC. Tym sposobem masło orzechowe nigdy ci się nie znudzi.